To jest Karolina Głowacka, dziennikarka radiowa. A to jest Jean-Pierre Lasota, astrofizyk, profesor. No tak. I napisaliśmy razem książkę pod tytułem Czy wielki wybuch był głośny, której zanotowaliśmy rozmowy na temat Wszechświata, na temat części Wszechświata, na temat gwiazd, na temat czarnych dziur, na temat fal grawitacyjnych i na różne takie podobne tematy. Czy wielki wybuch był głośny? To jest tytułowe pytanie. Jest jednym z setek pytań, które pojawiają się w tej książce. Zadaje je książkowa Karolina, której udzieliłam trochę swojej wiedzy, trochę swojej osobowości, dociekliwości, czasami trochę złośliwości. Chodzi o to, żeby Karolina książkowa była głosem czytelników i czytelniczek i zadawała te pytania, które może Państwo chcieliby zadać, ale nie bardzo jest komu. I Jean-Pierre na to wszystko cierpliwie odpowiada. Tak, a książkowy Jean-Pierre, nie powiem czy w odróżnieniu od prawdziwego, w każdym razie nie jest żadnym profesorem nudziarzem, który się mądrze, tylko odpowiada szczerze i prosto na pytania zadawane przez Karolinę. I do zrozumienia i pytań i odpowiedzi nie potrzeba specjalnego wykształcenia, wystarczy zainteresowanie, a czasami może pasja, zainteresowanie tym, czym jest Wszechświat, skąd się wzięliśmy, skąd się wzięły jego różne składniki. Czy wielki wybuch był głośny? 11 rozmów o historii i życiu codziennym Wszechświata. Premiera 27 kwietnia. Zapraszamy na naszego Facebooka i www.czywielkiwybuchbyłgłośny.pl.